Widowiskowość, walka, wielkie emocje i groźne upadki. To wszystko cechuje motocyklowe mistrzostwa świata FMX Night of the Jumps, których najnowsza edycja zagościła w Gdańsku. Jeżeli zrobisz naprawdę duży błąd, możesz zostać sparaliżowany, a nawet umrzeć. Jak groźna to zabawa, przekonał się Alistair Sayer z Botswany podczas konkurencji na najwyższy skok. Zeskakiwał z motocykla, więc to był jego błąd. Poziom adrenaliny podskoczył wszystkim podczas konkurencji Oto Moto Race and Style, w której liczyły się prędkość i styl. W obu konkurencjach dominował Massimo Bianconcini z Włoch. Ciężej było wygrać skoki, bo są bardzo trudne i techniczne, ale dobrze się bawiłem. Ale największe emocje wzbudziły przejazdy zaliczane do klasyfikacji Mistrzostw Świata. Tu liczyły się tylko trudność i piękno skoków. Przed zawodami w generalce prowadził Chilijczyk Javier Villegas. Jeśli dziś wygram w Gdańsku, mogę zostać mistrzem świata, więc zrobię co w mojej mocy. Jednak tuż za jego plecami czaił się dwukrotny mistrz świata Rémi Bizouard z Francji. To właśnie Bizouard stanął na najwyższym stopniu podium. Było sporo stresu, ale dałem z siebie wszystko, więc cieszę się ze zwycięstwa.